Siema, witam Was bardzo serdecznie w takim krótkim materiale na moim kanale, w którym pokażę Wam dzisiaj, jak być mega oszczędnym w Farmingu 22, jak mega oszczędzać na samym początku i nie doprowadzić się do tego, żeby się zadłużyć. Mam nadzieję, że pomogę, ale również zapraszam Was do materiału, gdzie pokazałem, jak się mega szybko dorobić. Jest to chyba najszybszy sposób, link w opisie. A do tego w tym filmie jeszcze poruszę króciutko temat używanych maszyn, czy rzeczywiście się je opłaca kupować. Także nie przedłużając, subskrybujcie, łapkujcie, zaczynamy. Więc gdy zaczynamy naszą rozgrywkę, czy to na sezonach, czy to realistycznie, czy to mniej realistycznie, jak to woli, po pierwsze musimy powyłączać trudności gospodarcze typu właśnie wymaganie wapnowania czy chwasty. Jeżeli oczywiście komuś zależy na realnym graniu, to niech tego nie robi. Kolejna sprawa to w sumie wyłączenie kupna nasion, paliwa, nazwozów i tym podobne przez pracownika podczas pracy. Gdy zatrudniamy pracownika z włączonym kupowaniem tego, to wiadomo, że będzie zżerało nam to kupę pieniędzy. Następnie najlepiej włączyć niskie zużycie paliwa, ponieważ niektóre maszyny naprawdę dużo tego paliwa zużywają, a paliwo tanie nie jest. Następnie musimy kupić jakiś teren. Najlepiej jakby to były tylko pola bez jakichś zbędnych kawałków ziemi, ponieważ zależy nam na tym, aby kupić maksymalnie pola jak najtaniej, ale żeby były one jak największe. Musimy mieć oczywiście też gdzie spać, a jak wiadomo, że dom rolnika trochę kosztuje, więc pobieramy sobie z Mod Huba taki namiot za 2000 lub też mod, który prezentowałem w ostatnim odcinku z najbardziej przydatnych modów, który nazywa się Sleep Anywhere i wtedy to już w ogóle nie musimy mieć żadnego namiotu czy domu rolnika, bo możemy spać gdzie chcemy. Jak już mamy gdzie spać i mamy teren, to wypadałoby oczywiście kupić jakieś maszyny. W moim przypadku miesiąc ma jeden dzień, więc chodzę sobie spać i czekam na jakieś sensowne maszyny na przecenie. Jak widać, udało się wyrwać kombajn, nawet z większym headerem od Case'a. Wiem, nie jest to zbyt realistyczne, ale za tą cenę to naprawdę mało kto by się nie skusił. Mamy też sadzarkę i wiele innych rzeczy. Dzięki temu przewijaniu czasu możemy trafić na naprawdę fajne przeceny. Kolejna rzecz to naprawa tych maszyn, ponieważ na przecenie wiadomo, że są one używane. I tu się na chwilę zatrzymam. Dużo osób zastanawia się, czy się to w ogóle opłaca, czy nie lepiej kupić nowej. I mogę Wam powiedzieć, że jak najbardziej, dużo bardziej opłaca się kupić używany sprzęt niż nowy. Dlaczego? Po pierwsze, cena czasami to nawet ponad 50% ceny nowej maszyny. Po drugie, naprawa wcale nie jest zawsze taka droga. Macie tutaj przykład tego kombajnu, a co do lakieru, to wcale nie musimy go odnawiać, bo nie wpływa to na stan techniczny naszej maszyny, tylko na stan wizualny. A po trzecie, co z tym mitem, że używana maszyna szybciej się zużywa? Tak, może i zużywa się szybciej, ale jak już mówiłem, naprawa wcale nie jest aż taka droga, a zresztą jak kupimy nową maszynę i zacznie się ona psuć, to też będzie się z czasem częściej psuła i zużywała. Dobra, wróćmy na chwilę jeszcze do oszczędności na początku. Pamiętajcie też, że jak już będziecie mieli swoje ziarno, to zamiast kupować ze sklepu, można sypać je do siewnika. Tak samo z nawozami, jeżeli będziemy mieli swoje krowy i swój obornik, to po co kupować w sklepie, jeżeli mamy właśnie swój obornik. No i na koniec, nie muszę chyba przypominać o cenach w sklepie, że sprzedajemy nasze uprawy, kiedy cena jest najwyższa. No i jeszcze ostatnia sprawa, to co zrobić, jeżeli na przecenie nie ma żadnych sensownych i mocnych ciągników. To nie problem, pożyczcie od sąsiada, nie obrazi się. Pamiętajcie, że w tym farmingu można wziąć więcej niż jeden kontrakt i po prostu w przypadku ciągników czy przyczep właśnie możemy sobie je pożyczyć, bo nie wywala nam komunikatu o maszynach przeznaczonych do pracy kontraktowej. Dlatego też, jak widzicie, mogę sobie wziąć 3 ciągniki i przyczepę. Zapytacie też, czy jak będziemy chcieli to oddać, to czy jest jakaś kara? Odpowiedź brzmi nie, bo Giants nie uwzględnił czegoś takiego jak kara za zużycie maszyn na pracach kontraktowych. Dlatego też możemy, jak widzicie, sobie je pożyczyć, a potem jak będą zużyte, to oddawać. Więc zapraszam do podsumowania. Myślę, że trochę pomogłem w kwestii oszczędności kasy na początku rozgrywki. Podajcie też do filmu, gdzie pokazywałem, jak się bardzo szybko dorobić na samym początku. I piszcie komentarze, jak Wy oszczędzacie w farmingu. Ja już nie przedłużam, subskrybujcie, łapkujcie, żegnam się z Wami. Mówił Nocur, do następnego. Cześć, na razie.